Po ponadtygodniowej przerwie wracamy z cyklem 5 rzeczy, które powinny być w Minecraft. Jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a jeśli tego nie robicie, zasubskrybujcie kanał i dołóżcie swą cegiełkę do wakacyjnego celu 40 tysięcy widzów. Jesteśmy coraz bliżej spełniania go, za co Wam serdecznie dziękuję. Lecz póki co, życzę miłego oglądania! Zacznijmy od pomysłu na nowe zastosowanie dla oszklonej terakoty. Pamiętacie film, w którym pokazywałem Wam 5 przykładów jej zastosowania? W nim pokazałem, iż oszklona terakota nie przyczepia się do slime bloku, gdyż jest śliska. Moim pomysłem jest nadanie bloku właściwości ślizgających. Oczywiście nie takich jak ma lód, gdyż to byłaby przesada, lecz chociaż 50% jego ślizgości powinna mieć oszklona terakota. Kolejna moja propozycja to możliwość siadania na schodkach. Myślę, że byłaby to bardzo ciekawa alternatywa dla braku mebli, bo pewnie każdy, jeśli takowe w domu próbuje robić, to jako siedzenie wykorzystuje schodki. Możliwość siadania na nich faktycznie pozwoliłaby spełnić marzenie o działających meblach w grze. Kolejne są nowe warianty bloku sandstone'a. W grze mamy kilka jego rodzajów, lecz bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć w grze blok całkowicie wygładzony oraz blok sandstone'owych cegieł. Te drugie mogłyby być głównym budulcem wiosek i piramid generujących się na pustyni. Przy okazji mogłyby się pojawiać półbloki i schodki z tych odmian sandstone'a. Przedostatnia propozycja to możliwość stawiania baneru na łódkach. Po co się pewnie zapytacie? Moim zdaniem takie coś wygląda ciekawie, a stawiając baner z wizerunkiem czaszki ze skrzyżowanymi piszczelami, moglibyśmy poczuć się jak piraci. Dodatkowo taka funkcja pozwoliłaby robić ciekawe minigierki, gdzie drużyny w łódkach odróżniałyby się za pomocą kolorowych banerów zamocowanych do łódek. Na koniec zostawiłem rzecz prostą, ale z pewnością, gdyby ta zawitała do gry, byłaby bardzo ciekawa. Co powiecie na możliwość edytowania tekstu na tabliczkach? Teraz, jeśli coś na nich piszemy i zrobimy jakąś literówkę czy błąd, to musimy je niszczyć, stawiać i pisać cały tekst od nowa. A wystarczyłoby kliknąć raz na nie prawym przyciskiem myszy i od razu otworzyłaby się możliwość jej edytowania. Kolejny, mam nadzieję, ciekawe zestawienie za nami. Poniżej w komentarzu napiszcie, co Wam się najbardziej w odcinku podobało. Przypomnę, aby nadsyłać propozycje wraz najlepiej z save'em, na którym stworzyliście na przykład propozycję nowej struktury, czy też resource packiem z propozycją nowego bloku, przedmiotu, czy też moba, albo screenshotem przedstawiającym Waszą propozycję. Przypomnę, że w tytule e-maila należy podać nazwę swojej propozycji, a po myślniku swój nick. Przykład? Mescowe katakumby, myślnik tizimi. E-mail do propozycji to tizimi5rzeczy@gmail.com. Znajduje się również w opisie. Przypomnę też, że jeśli sensownych propozycji od Was zbierze się chociaż 5, bez wahania nagram dla Was specjalny odcinek 5 rzeczy, które według Was powinny pojawić się w Minecraft. Dobrze, nie zabieram Wam więcej czasu, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Naprawdę niebawem. Cześć.